Czy od Trójboju może wypaść macica? To jest jedno z pytań, które mam dzisiaj właśnie do naszych kolegów z podsztangi i zrobimy właśnie Q&A trójbojowe. Cześć. Także nie przedłużając, zacznijmy właśnie od pytań. To pytanie zostawię trochę na potem, zacznę od bardziej lightowych. Kiedy powinno się włączyć pas treningowy do bojów? Generalnie nie ma jakiejś takiej zasady, żeby na początku na przykład musisz się nauczyć siadać bez pasa albo konkretnie z pasem. Dla mnie pas to jest jedno z narzędzi, które moim zdaniem można wdrożyć jak najszybciej, jak tylko potrafisz wykonać zwykły pas, taki zwykły przysiad, powiedzmy, czy martwy ciąg w pełni poprawnie, bez żadnych załamań na kręgosłupie, powiedzmy, że jesteś w stanie utrzymać neutralną krzywnię kręgosłupa, to możesz wdrożyć ten pas jak najszybciej, bo to jest po prostu jedno z narzędzi, które wymaga trochę obycia i też musisz się nauczyć tego używać. To nie jest tak, że założysz pas i nagle bam, nie wiadomo, co się dzieje. Także po pierwsze, musisz się nauczyć używać tego pasa, a po drugie, pas jednak zwiększa też twoje bezpieczeństwo, bo łatwiej też się jest dopiąć, wyczuć niektóre mięśnie core i po prostu no, ten bój wygląda trochę lepiej. Nie? Zgadzam się, nie mam nic do dodania. No jaki cwaniak! Ja na przykład miałem tak, że jak zacząłem używać pasa, to mi nawet te wyniki spadły wręcz, dopóki się nie nauczyłem go używać, znaleźć sobie miejsce, w którym on będzie najlepiej leżał i dopiero potem... Tak jest. Mi pomagał, nie? To jest też tak, że ludzie bardzo często tego pasa używają po prostu błędnie, czyli za ciasno zawiązują sobie ten pas, bo myślą, że tu chodzi o to, żeby ten pas oplótł się jak najciaśniej, a to nie do końca w tym polega. Ty masz właśnie jakby wcisnąć, można powiedzieć, trochę brzuch ten pas i tutaj odpowiednio trzeba po prostu troszkę tutaj potrzeba praktyki w tym. Ile razy w tygodniu trenować martwy, jeżeli się ma na niego priorytet i chcemy zwiększyć wynik w tym martwym? Zdarzało mi się rozpisywać nawet czterokrotnie. Zależy od pozycji zawodnika. Ale właśnie wtedy to jest tak, że jest cztery razy martwy ciąg, czy na przykład to jest tak, że jest raz normalny martwy, raz na przykład z deficytu, raz RDL? Bardzo różnie. Czasem jest dwa razy wariacja normalnego, czasem jest deficytowy, czasem są jakieś quarter in one, typu coś typowo, wiesz, na trzymanie pozycji. Zależy też od predyspozycji, no bo Rafał to zniesie fantastycznie, bo ma dobrą dźwignię do ciągu. Jak ja bym dostał trzy razy w tygodniu martwy ciąg, to bym się zajechał. Niezależnie od tego, czy chciałbym priorytetyzować to, czy nie. Okej. Okay. To jest słuchaj, takie pytanie typu, no, wiadomo, jak chcesz wzmocnić plecy, to 6 czy 8 serii? No nie, wiadomo, że zależy. W sensie, no, wiadomo, że na przykład martwy ciąg, na pewno większość ludzi będzie rzadziej robiła na przykład niż siady, nie? Że wiesz, siady 5 razy w tygodniu, większość osób jest w stanie to wytrzymać, nie? Ja mam paru zawodników, którzy robią martwy ciąg raz na dwa tygodnie. I dla nich wrzucenie ciągu częściej niż raz na dwa tygodnie, to jest zajazd po prostu, performance od razu spada. To najczęściej są kobiety akurat, przynajmniej nie wiem, czy tak jest, tak by wychodziło z danych statystycznych u większej grupy osób, ale akurat u mnie wśród moich zawodników tak to wygląda. Ale no, najczęściej programuję od 1 do 2 razy. Czytałam, że kobiety muszą uważać przy podnoszeniu dużych ciężarów, na przykład w martwym, ponieważ duże ciśnienie może spowodować, że wypadnie im macica. Czy to prawda? Generalnie nie tylko kobiety muszą uważać, bo tu chodzi o to, że... Panu też może wypaść macica. Muszą uważać na ten temat, o tak może to sprecyzuję, bo tu generalnie chodzi o to, żeby dobrze wykonać bracing, czyli to jest spiąć, powiedzmy, mięśnie naszego koru, to musisz też uwzględnić tym mięśnie dna miednicy, o czym bardzo wiele osób nie mówi. Jeżeli nie zdopniesz się od dołu tych mięśni, które właśnie są no, na dnie miednicy, to może dojść do obniżenia narządów wrodnych, między innymi. I tutaj rzeczywiście może dojść do czegoś takiego. U facetów może dojść na przykład do wypadnięcia odbytu i takie rzeczy się zdarzają. Tak, widzimy tylko na Pornhubie takie rzeczy. No, ale na przykład, żeby tu powiedzieć, że to nie tylko taki trójbój jest zły, możesz pójść na trampolinę i ci może odbyt wypaść. Czyli zdarzają się takie rzeczy. Jeżeli ktoś ma do tego predyspozycję, powiedzmy, jeżeli ktoś na przykład ma hemoroidy, to też to, na to trzeba uważać. Jeden ma gen do klaty, drugi do martwego, trzecie wypadają odbyty. Wypadają odbyty, jak najbardziej. I ten temat też, wiesz, może dalej pociągnąć do inkontynencji, bo też to jest z tym związane, nie? U kobiet niestety, jako że no, faceci mają ciurka, więc tam jest więcej mięśni, żeby kontrolować ten mocz. U kobiet to wygląda troszkę inaczej. No to tutaj rzeczywiście też może dojść do inkontynencji, która jest dosyć częstym problemem. Teraz na szczęście się o tym trochę więcej mówi. Na przykład tutaj teraz możemy o tym powiedzieć. Ważne jest, żeby właśnie kobiety były świadome, że to jest spokojnie temat do ogarnięcia, bo bardzo często dziewczyny na przykład przestają dźwigać przez to, bo to jest krępujące jednak, gdyż tam się posikają na siłowni, tak. Prawda? No to wiadomo, no, jeszcze ktoś to zobaczy, tam wyśmieje, no to wiadomo, już trauma do końca życia przecież, nie? Ale jest to normalny temat, który można ogarnąć z ginekologicznym, tak to jest długie słowo, bardzo trudne, ale udało mi się powiedzieć na raz.
I przy nauce odpowiedniego bracingu, właśnie dopięcia między innymi mięśnie na miednicę, możemy to zrobić w sposób całkowicie bezpieczny, tak, że nie wypadnie nam ani obok, ani macica. Czy sumo się liczy? I czemu w ogóle jest takie właśnie przeświadczenie, że sumo się nie liczy? Przez osoby, które robią klasyka. Bo teoretycznie, bo ludzie nie potrafią zrobić sumo i są zazdrośni o to. Tak powiem ci szczerze, nie? Bo sumo jest ciężki technicznie i wydaje się ludziom, że jest łatwiejszy, bo teoretycznie możesz podnieść więcej złą, bo teoretycznie masz krótszą dźwignię. Mhm. Ale jak sobie popatrzysz trójwymiarowo, to biodro jest jednak dalej oddalone od sztangi, bo jesteś, wiesz, inaczej ustawiony do tego. I to jest też moje kolejne pytanie. Jakie ćwiczenia mogą pomóc właśnie w tym, żeby to biodro było bliżej sztangi, żeby się lepiej ustawić właśnie do sumo? Ćwiczenia? No, trzeba by otworzyć bioderko, w sensie popracować nad zarówno przywodzicielami, jak i odwodzicielami. Czasem to jest po prostu stare niemożliwe. Znaczy na budowę, kości, tak, nie? Wiadomo, ale chodzi mi o to, że wiesz, no każdy do pewnego stopnia, czy ma zły kości, czy nie, to chodzi mi o to, że... Możemy wyjść od tego, że na przykład nauczysz się poprawnie oddychać i nagle się wszystko zrobi mobilne, bo od tego się zaczyna. To jest taki temat, że moglibyśmy skończyć na tym Q&A. Dobra, kolejne pytanie, czy strong lift z 5x5 to dobry plan treningowy? Jak każdy inny. Jak każdy inny. To trzeba. To jest to. Czy działa? Sprawdź. Prosto. Okay, w sensie chodzi mi, że... jest on sensowny, nie ma tam żadnych głupot. Bez problemu można nawet do niego zacząć przygodę na siłowni, bez problemu można go robić, kiedy się jest zaawansowanym, bo tam po prostu nie ma głupot. Nie? No okay. Sprawdzić, czy na ciebie ten konkretny system będzie przynosił odpowiednie rezultaty, czy nie. Czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania trójboju? Tak w ogóle? Na przykład ktoś nie wiem, ma jakąś chorobę, że w ogóle nie może ze względu chociażby na ciśnienie. A ciśnienie jest jednym z takich rzeczy. Na pewno zwiększone ciśnienie w gałkach ocznych jest bardzo niebezpieczne, może powodować nawet, no spowodować utratę wzroku, nie? No pewnie znalazłoby się jeszcze kilka... Wady kręgosłupa? Choćby, nie? Jakieś skoliozy czy rzeczy? Dokładnie. Chociaż jest... Znaczne skoliozy. Ale to właśnie jest bardzo ciekawe, bo jest bardzo dobry zawodnik, który ma kręgosłup taki i jego tułów jest po prostu taki i koleś w wadze 60 robi 300. Dobra, jakie jest najlepsze ćwiczenie, znaczy, albo ćwiczenia akcesoryjne, jak chodzi o samą siłę chwytu, na przykład do martwego? Nie ma najlepszych. Ja odpowiem kontrowersyjnie. Zrobić porządek z obręczą barkową. I okay. Niestety nie mamy dynamometru, ja go kurwa cały czas szukam, bo to jest bardzo proste do sprawdzenia. Nie? Kiedy jesteś zawalony tutaj, tu masz splot ramienny, tu idą tętnice, które załapatrzają całe ramię. Nie? Jeśli tu jest gruz, no to nic takiego nie utrzymasz. Na dynamometrze można by to sprawdzić. Zrobisz tu porządek, choćby głupią mobilizację piersiowego mniejszego i nagle ten chwyt jest mocniejszy, nie? Więc w tą stronę. A potem bym się skupiał na odcinkach, nie? Jeżeli nerwy będą hulać, to przede wszystkim, no to powinna być postawa, żeby nerwy nie były nigdzie przyciśnięte, nie? Ale też mogę tutaj powiedzieć, zrobiliśmy kiedyś nawet odcinek na tym na YouTubie, że tam ćwiczenia na siłę chwytu. Jest generalnie kilka rodzajów chwytu, które powinno się trenować. Znaczy jest chwyt cylindryczny, jest chwyt hakowy, czyli tak, jest chwyt... Czekaj, taki, chujowy. Który zapomniałem jak się nazywa, chujowy i szczypcowy, nie? I te wszystkie chwyty powinieneś trenować, żeby ten konkretny właśnie w taki sposób, trzymając sztangę, był silny. Musisz różnie konie bawić. Rozumiem. Z tym przechwytem. Jaką federację wybrać najlepiej na początek? Jeżeli ktoś na przykład chce w pierwszych zawodach wystartować, to jakie zawody byście polecali dla amatora? Debiuty, w których się dokładnie. Sami organizowaliśmy dwa razy, czy trzy? Dwa razy te zawody. I tam są przepisy już na dobrą sprawę, jak w normalnej federacji, ale jest sędziowanie i generalnie atmosfera jest taka trochę bardziej prozawodnicza, że wiesz, przyjdziesz i na przykład nie masz odpowiednich gaci, a już jesteś na pomoście, to nikt ci na to nie spali albo nie powie, że słuchaj, nie możesz wejść na pomost, tylko dobra, zrób, ale do następnego podejścia już nie możesz wyjść, zmień te gacie, nie? Coś takiego. Czyli na przykład nie zostanie ci spalone podejście za to, że powiedzmy masz... ten pasek z owijki na kciuku, bo za to ci mogą teoretycznie spalić, tylko ci powiedzą, słuchaj, następnym razem masz to zdjąć, nie? Czyli powiedzmy, masz tam takie przetarcie. Nie powiedziałbym, że to są powiedzmy jakieś półzawody, czy niepoważne zawody, ale na taki wstęp idealne, nie? Ale jeżeli chcesz już w jakiekolwiek inne zawody, niekoniecznie debiuty, bo na debiuty masz, jak się zapiszesz, chcesz się zapisać, to nie wiem, 10 minut max masz, bo to są zawody naprawdę popularne i 300 miejsc idzie tego, to obojętne.
czy IPF, okay, czy jakikolwiek, nie ma największego znaczenia. Jak powinna wyglądać dieta trójboisty? Tak, we wszystkich innych sportach, nawet w kulturystyce. Nie może ci łałowa, ale to, co prezentowali kiedyś dawien dawno u nas, czy choćby w Elite FTS, czyli wpierdolenie metrowej pizzy, polanie tego oliwą, żeby nabić jak największą ilość kalorii, nie jest specjalnie fantastycznym pomysłem. Czy choćby to, co wiecie, jak ktoś oglądasz Piotrka, to stany zapalne wszechobecne przez takie wpierdolenie gówna. Jaki no performance, wszystko to zalega w tym żołądku. Jakby niczym się to nie powinno różnić normalnie. Okej, czyli po prostu no, zdrowa dieta i powiedzmy, że taka jak na przykład jest kulturystyczna, też będzie okej, okay, nie? No bo to wiadomo, że na przykład w sportach takich, nie wiem, typu bieganie i tak dalej, to wiadomo, że tych węglowodanów będzie więcej, białka będzie mniej i trochę jakby się te proporcje zmienią, nie? Na pewno to będzie dieta bogata w energię generalnie, nie? No, ale czy to będzie ta energia dostarczona z tłuszczy, czy z węglowodanów, to już zależy od tego, jak to lepiej tolerujesz. Ja jestem bardzo wrażliwy na insulinę. Ja jak jadłem 900 gram węgli dziennie, to miałem insulinę 2,7. Także wiesz, ja mogę zjeść tych węgli potąd i się czuję po prostu super, jak ryba w wodzie, nie? Ale no niektórzy, wiesz, będą zamuleni i to próbować innych proporcji i tyle, nie? To były wszystkie pytania, dziękuję wam bardzo. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zobaczcie inne filmy na tym kanale. A my się bierzemy za nagrywanie kolejnego odcinka, także koniecznie zasubskrybujcie, żeby go nie przegapić. Nie, dla merytoriki. Uż, ale Ilu?